Witam wszystkich, ja nazywam się Hincul i chciałem wam dzisiaj przedstawić mój kolejny nowy film z serii Wszystko o zwierzętach. Oczywiście wszystko o World of Tanks. Chciałem wam dzisiaj przedstawić bitwę w Plutonie 3 AMX CDC. Tytuł taki jest, a nie inny, z tego względu, że pojazd bardzo śmieszny, bardzo przypominający mrówkojady. No i właśnie tak, pod takim tytułem ten film wam przedstawię. Gram w Plutonie z kolegami Mielczarem i Wirusem, których bardzo serdecznie pozdrawiam. No i widzicie, mamy fajną mapkę, bo jest to Karelia. Coś pięknego dla szybkich pojazdów, a jak wiecie, AMX-y są bardzo szybkie. I cóż, plan jest taki, żeby zająć jak najszybciej górkę. No i jest to bitwa spotkaniowa, później będzie można bronić w razie czego kółka. Ale myślę, że to będzie dość szybka bitwa, bo zobaczycie, jak te pojazdy naprawdę robią masakrę, jeżeli jest taki pluton. A powiem wam, że coraz częściej trafiały się bitwy w plutonach, gdzie jest po 5 CDC-ków. I dzisiaj miałem taką bitwę, gdzie grałem 9 na 8 CDC-ków, także naprawdę niesamowita rzeźnia. Troszeczkę to psuje matchmakingi, powiem wam, takie losowania. No ale cóż, tak samo było z Motherlandami. Okej, widzę dwie szóstki na naszym horyzoncie. Zaraz tutaj momentalnie one powinny zejść. Ja zajeżdżam ich od tyłu. Mielczar z Wirusem jadą od drugiej strony. Jest jedna artyleria, także trzeba tutaj uważać na górce. No i dobra, jeden już upalony. Jedziemy po następnego. Hellcat kompletnie nie ma szans. No i powiem wam, że bitwa będzie dość szybka. Teraz już, gdzie my mamy po prostu pozycje zajęte, te pojazdy, które by po prostu nie wyjechały, nie mają kompletnie szans. Zobaczcie, jeszcze pojedynczo wyjeżdżają. Nie mają nic kompletnie do powiedzenia. CDC-ki bardzo szybko przeładowują. Ja tutaj nie jeżdżę z racjami. Przeładunek jest 6 sekund, to naprawdę jest dobry wynik. A jak jest takie 3 działa, to zobaczcie, co się dzieje. No i zaraz będzie po Tygrysie. Tak jest. No i cóż, dwie ósemki już upalone. Nasze jeszcze wszystkie chyba żyją. Tam nam się zakamuflował Tiger P. No i dobra, jeżeli mi wejdzie, to... Wejdzie, dobra, nie ma go. Jadę dalej, nie będę tutaj stał, mam dobre wsparcie. Zobaczcie, ta flanka jest praktycznie wyczyszczona i teraz te pojazdy, nawet gdzie stoją przy bazie, nie dadzą rady po prostu tego obronić. Już jest za późno, można powiedzieć, że już jest po bitwie. Wynik sam mówi za siebie, jest 7-2. A my jeszcze praktycznie... W dobrym stanie mamy pojazdy. No mówię, bitwa naprawdę bardzo szybka. Pojazdy śmieszne, bo mówię, wyglądem przypominające mrówkojady. Ze względu na bardzo dobrą depresję działa, minus 10. No jeszcze ktoś wjechał na bazę. Aha, nasi, no jak zwykle. Wygrywamy, no ale ci kapują. Co, oni nie zjadą z tej bazy? Bez jaj. Ładna, szybka bitwa. No i zostały 3 pojazdy. Mam nadzieję, że jeszcze zniszczymy te 2, które zostały, zanim nam przejmą bazę. Powiem wam, że naprawdę grając tym pojazdem trzeba troszeczkę uważać na pancerz, ale pojazd jest niesamowity. No i cóż, to by było na tyle.
szalone mrówkojady dokończyły Lighta. Zobaczmy jeszcze statystyki pomeczowe. Powiem wam, że bardzo fajnie ten pojazd zarabia. To mi się też w nim podoba. No i cóż. 3200 w miarę dobre uszkodzenia. No ale Pluton się spisał. Okej, to by było na tyle. Pozdrawiam, trzymajcie się i do następnego filmu. Hej.